Klątwa, która może ciążyć na kapłanach, na wiernych, żebyśmy niegodziwie, świętokradzko przyjmowali sakramenty w grzechu i sumienie nic. Bo jeśli wypaczone jest, to po prostu nic. Jest twarde, jest ślepe, jest głuche, jest chore. I nie możesz dać gwarancji, że to, co wydarzyło się jako zamach na strukturę Kościoła od wewnątrz, nie dzieje się właśnie, nie zadziało się przez te grzechy świętokradzkich spowiedzi ludzi rozgrzeszanych, którzy nigdy nie powinni być rozgrzeszeni, kapłanów, którzy rozgrzeszali tych, których nie powinni rozgrzeszyć i sami nie dotrzymywali rozgrzeszenia wtedy, kiedy go potrzebowali. Świętokradzkich spowiedzi, świętokradzkich komunii. Posoborowie, to jest historia od wewnątrz taka, brudu, smrodu, szamba, w którym nam tak dobrze. Światowa atmosfera, wszyscy mili dla siebie. Ale odsłonisz poszewkę, a tam jest smród, brud, zło. Wszystko mamy uznać, wszystko mamy nazwać, z wszystkiego się nawrócić. Bo inaczej Chrystus się do nas nie przyzna w dniu, w którym przyjdzie. Popatrzy na nas, skieruje dłoni, pokaże precz. Nie znam was. Będziemy dzisiaj mieli ogłoszenia o mszy łacińskiej. I będzie nowa msza po łacinie recytowana z wielkim pietyzmem przez księży. I ludzie będą myśleć, o, to jest prawdziwa msza. Nie, to nie jest prawdziwa msza. Za nową mszą stoi teologia uczty, a to jest protestancki twór. Nie ofiary. Łącznie z tym, że kapłan może nie mieć intencji złożenia ofiary i to, co dostajesz od niego, nie jest ciałem Chrystusa, tylko jest kawałkiem chlebka i winka. Zjedz sobie. Nie ma Chrystusa, bo nie ma intencji złożenia najświętszej ofiary. A intencji nie może być, bo już nie ma świadomości, bo minęło ponad pół wieku od Soboru Watykańskiego II i od wprowadzenia nowej mszy. I te skutki tak się dzieją. Jak droga, która się rozłącza w tym miejscu, tu idzie główna ta, co ma iść, a ta się rozłącza tu. W tym miejscu jeszcze jest punkt styku. Widać zbieżność, tożsamość. Ale tu już nie. Jesteśmy pół wieku od Soboru Watykańskiego II. Całe pokolenia wyrosły na fałszywej teologii, na fałszywym kulcie. I nie jak w lutrostwie, że sprzeciw przeciwko Kościołowi, bunt przeciwko Kościołowi, Luter papieża nazywa antychrystem. Kościół Chrystusowy, świątynią szatana. Idzie się w tym połapać. Nie, w posoborowie mamy, że to dalej to samo jest. A to jest zerwanie z tradycją katolicką, czyli z objawieniem. I dlatego w rodzinach tak masz. Że ktoś się do wiary katolickiej skłania, wraca albo przychodzi, od razu z rodziną jest szlaban. Stajesz się jakby narzędziem zła, bo rozbijasz jedność. Ty nie rozbijasz jedności, ty ujawniasz jej brak. Że to, co łączyło, łączyła miłość do tego świata, a nie do Chrystusa, nie do Boga, nie do tego, który ma przyjść i osądzić ten świat. Osądzić każdego człowieka, osądzić mnie z każdej myśli, słowa, uczynku.